Co zrobić, gdy już nam zabraknie prądu i nie będziemy mogli odpalić? Wtedy najlepiej poszukać kogoś, kto zechce nas odpalić i pożyczy nam trochę prądu. Trzeba mieć również przewody, najlepiej do wysokich napięć, z takimi krokodylkami, takie szybce, którymi będziemy łapać tutaj bieguny. Będziemy się podpinać do najbardziej skrajnych, nie tych zmostkowanych, tylko tamtym, do tamtego i do tego. Czerwony to plus, a czarny to minus. Czerwony podpinamy do tamtego, czyli do plusa, a czarny, tamten, będziemy podpinać do tego. I bardzo ważne jest, żeby zachować odpowiednią kolejność. Najpierw włączymy bieguny dodatnie, czyli najpierw podłączamy tu, a potem powiedzmy, że tamten pożyczył nam prąd, podpinamy się do niego. Bardzo ważne, żeby nigdzie nie dotykały przewody dodatnie, nigdzie tutaj masy nie dotykały, że nie dotykały żadnej metalowej części ani u niego, ani u mnie. Bo zrobi się najnormalniej w świecie zwarcie. Czyli podpinamy plusy do siebie i do kogoś, kto nam pożyczy prąd. Następnie bierzemy przewód ujemny i podpinamy u niego do minusa, tak jak tutaj, ma bardzo podobnie, tak samo. Podpinamy się do niego, u niego i do nas na końcu. Czyli raz, dwa, trzy i na końcu mamy ruch do tego. Jednak zasady bezpieczeństwa odpalania na kable mówią o tym, żeby nie podpinać się tutaj. Nie podpinać się tutaj pod tą klemę. Dlaczego? Gdy się tu podepniemy, zrobimy ten ostatni ruch i podepniemy tego minusa, to tutaj zaiskrzy. Polecą iskry. To jest niebezpieczne. Podczas ładowania akumulatorów i w momencie, gdy podpinamy tą klemę, następuje gwałtowne ładowanie akumulatorów. I podczas ładowania akumulatorów wydzielają się dwa gazy. Tlen i wodór z elektrolitu. Obydwa te gazy w połączeniu ze sobą są mieszaniną bardzo wybuchową. I gdyby gdzieś tu przypadkiem przez te kurki wydostała się taka mieszanina wybuchowa, to może dojść do wybuchu. Może dojść do zapłonu. Dlatego właśnie zasady bezpieczeństwa mówią, żeby nie podpinać się tu, tylko podpiąć się gdzieś tu na przykład. Do tej śrubki. Z dala od akumulatorów. Dlatego właśnie wiele ciężarówek siodłowych, ciągników siodłowych i ciężarówek coraz częściej mają specjalne miejsca do odpalania się na kable. Gdy już się połączymy przewodami, wystarczy kilkadziesiąt sekund poczekać chwileczkę na spokojnie, żeby napięcia się wyrównały. Wchodzimy do ciągnika, odpalamy i zazwyczaj po kilkunastu, kilkudziesięciu sekundach bez problemu odpalamy swoją ciężarówkę. Odpinamy na odwrót, czyli minus, minus, plus i plus. Zawsze warto pamiętać o tej kolejności. No dobrze, wszystko ładnie, pięknie. Znaleźliśmy gościa, który nas odpali, mamy przewody, ale okazało się, że podjechał do nas ktoś z ciężarówką i nie może nas odpalić, bo mamy za krótkie przewody. Przewody, które mamy, okazało się, że są za krótkie i mamy problem. Jest taka awaryjna metoda odpalania. Zalecałbym ostrożność przy tym i dużo spokoju. Ale jest taka awaryjna metoda i czemu nie? W sytuacji awaryjnej można z niej skorzystać. Trzeba połączyć ze sobą dwa przewody. Tak jak sobie leżą tu na ziemi, trzeba je połączyć ze sobą. O! W ten sposób. I mamy jeden długi przewód. To jest jeden długi przewód, nam wtedy powstał. Bardzo ważne przypilnować, aby to połączenie gdzieś tutaj leżało w suchym miejscu i nie dotykało żadnych metalowych części ciągnika. Ani u mnie, ani u kolegi, który nam pożyczy prądu. I łączymy końce u siebie plus i do kolegi, który nam chce pożyczyć plus. Łączymy ze sobą plusy. Tym jednym kablem, tym długim jednym kablem, który stworzyliśmy.
i wystarczy, że podjedzie blisko tutaj swoim kołem, obok naszego koła ściągniemy tutaj tą czapeczkę z tej śruby, wyciągniemy brechę ze schowka i połączymy moje koło z jego kołem, zaiskrzy, zacznie płynąć prąd, potrzymać chwilę i można się odpalać. Odpaliłem ze dwie, trzy ciężarówki w ten sposób, także da się w ten sposób odpalić. To jest taka awaryjna metoda, gdy nie mamy odpowiedniej długości przewodów. Tak jak wspomniałem wcześniej, warto zachować ostrożność, zaopatrzyć się w rękawiczki, no i nie polecałbym tej metody, gdy wszystko jest mokre, gdy leje na nas, my jesteśmy mokrzy, rękawiczki mamy mokre, buty mamy mokre, to nie polecałbym takiej metody. Nie spróbowałbym, przynajmniej sam osobiście. Mówię tylko, że są takie możliwości. Tutaj mamy najnowszy ciągnik siodłowy Scania R410 i to, co o czym mówiłem, że w niektórych ciągnikach akumulatory przenosi się tutaj za siodło pomiędzy tylnie koła, tutaj pod tą pokrywą są dwa akumulatory, no i żeby można było w razie czego się odpalić, to tutaj mamy masę, czyli minus, a tutaj schowany jest w takim czymś, tak pod taką pokryweczką jest taki schowany fajny uchwyt, który jest plusem i tu łapiemy się plusem, łączymy przewody plusowe, następnie łączymy przewody minusowe i można się w miarę bezpiecznie odpalić. Jestem praworęczny, lewą ręką to mi kurczę za wiele nie wychodzi.